tej gry nie ratują nawet najbardziej różowe okulary, jakie istnieją. Witam! Alan 2 z tej strony. A to pierwszy odcinek serii przeglądu minigier, w którym przejrzymy różne starsze minigry, często dodawane na płytach z gazet, rzeczy, w które graliśmy dawno temu. Chicken Invaders, autorstwa Konstantinosa Prouskasa. 1999 rok. Co ciekawe, w tej małej gierce, grącej niecałe 6 mega, jest zawarł się całkiem dobry kod. Mam przez to na myśli, że na 64-bitowym systemie działa bez żadnych problemów. To są jajka, to są kurczaki. Teraz brakuje, żeby ziemia wybuchła. Zaczęła się inwazja na ziemię. Tymczasem, kilka lat świetnych od ziemi, nasz bohater stawia czoło swoim własnym problemom. Poproszę hamburger z kurczaka. Może jeszcze frytki do tego. Jedyne, czego tutaj nie ma w tej grze, to jest autofire. I niestety przycisk, który dawałby nam możliwość nie naciskania co 5 sekund shifta. Tak jak robię to w tej chwili. Prezent. Co to będzie? O, tak, podwójny ogień. Super. Druga fala, ludzie, czym mówicie? Powinien więcej tego zbierać. Nowe życie? Dobra. W lewym dolnym rogu mamy rakiety, które pewnie będę odpalał później. Okej. Z tego co pamiętam, w tej grze nie ma opcji uchodzenia w górę, w dół. Jeżeli coś mnie trafi, to mam problem. Dobra. Okej. Nie ma opcji góra, dół. To jest trudniejsze. Prezent! Ciągle mam trzy strzały, tylko są bardziej dostrzelone. To może być zaleta albo wada. Asteroidy wysokiej szybkości, okej. Teraz to jest wada, bo mając... fajnie! Be quick or be dead. Proszę bardzo! Bądź szybki, bo będziesz martwy. Żaden problem. Jestem szybszy niż przewidują wasze plany. Kolejne asteroidy, powiadacie? Teraz nie strzelam przed siebie. I przez to zgubiłem prezent. Musiałem uciekać przed tym wielkim głazem. Boss! A ja strzelam tylko na ukos. Czuję się jak goniec w szachach. Wow. Okej. Niestety to, że strzelam tylko na ukos, jest problematyczne. Właśnie. Teraz są otwarcie, wytrzymam kilka trafień. Skupiam się na unikach, z tego co wiem, w tej grze nie ma paska życia, jeżeli jesteś trafiony, po prostu spadasz. Kiedy byłem dzieckiem, całkiem sporo w to grałem. Byłem całkiem niezły nawet. Okej. To jest problem, te serie są wielkie. Dają mi też punkty. To jest miłe. Super. W sumie sporo tych trafień idzie w ziemię. Mam nadzieję, że to nie zaszkodzi mieszkańcom. W
Super. Przecież się. O, duży asteroid. Mało imponujące. Kolejny Big Big Orbitet. Dobra. O tak. Maksymalna moc. Kolejne asteroidy. Mało ich zniszczyłem tym razem. Napadę w tej grze brakuje przeżyczyły się jak Autofire. Kolejny boss. To było szybkie przynajmniej. Lecimy z taką szybkością, a to jajko po lewej ciągle opadało powoli. Jak myślicie, jak daleko damy radę dotrzeć? Ja myślę, że całkiem daleko. Dziękuję. Jakie tym razem będą asteroidy? Wow. Szybkie. Jak już są blisko, to dość szybko wybuchają. Dobra. No dobra, to jest bolesne, tracimy kilka ulepszeń, kiedy giniemy. Mam nadzieję, że je szybko odzyskam, bo strzelanie w ten sposób jest mało efektywne. Jak widać na złączonym obrazku. O, chyba 4 życia. O, znowu Big Big Orbitet, teraz może być trudniej. Prezent, doskonale. Okej. Okay. Man, ja się nagrałem. Tak byłem mało. Okej, okay, asteroidy, duży asteroid. Ale już takiej sile ognia. O! Widziałem, że asteroidy też to lubią. Też jest takie proste. Dobra. Okej. Okay. Jak myślicie, ile poziomów zaprojektował ten, kto tworzył tą grę? Jeżeli twórca gry oczekiwał, że to grał ileś godzin, to się to nie mylił. Oczekuje jakiegoś rozsądnego czasu zakończenia gry. Prezent. Jak miło. O! Podpaliłem rakiety przypadkiem. Wszystkie te chybione trafienia w ziemię. To cud, że ziemia jeszcze nie jest zniszczona przede wszystkim. Prezent! Chyba ten dźwięk oznacza, że już nie mogę mieć więcej prezentów, że jestem na maksymalnej mocy. Chyba wtedy dostaję rakietę. Więcej asteroid. To są po prostu na zmianę asteroidy czerwone i szare. Ile teraz mam strzałów? 7, tak? No to jest, zobaczmy, czy mogę zabrać kolejny prezent. Coraz więcej jest tych fal Big Big Orbitet. Oż! I znowu wracamy do 5. O, prezent nie uciekł.
Swoją drogą, jestem pewien, że w tym, że ta gra powstała, miał udział ogromny sukces gry Turka Wodna ostatnimi czasy. Znaczy ostatnimi, z punktu widzenia tej gry ostatnimi. Obecnie nie wiem, czy ktokolwiek z was wie, czym była Turka Wodna, gra komputerowa. Seria wręcz. Okej, okay, jest 41 fala. Wrogowie są już naprawdę twardzi. Goddammit. Prezent. Przydałby mi się prezent. Boost, innymi słowy. Dobra. Myślę, że poziomów może być nawet 100, ale jak wam powoli dojść tej gry. Nie było to celowe, znaczy chciałbym powiedzieć, że było. Jak moje imię pisać? A, okej. Nie. Nie, Alaf. Czasy, kiedy zamiast WASD do chodzenia używano WADX. Zostawiam was z tą myślą, że kiedyś tak było. O. Oh. Czy umiesz napisać własne imię, Alan? Tak, mam bardzo dobry wynik. Mam dość tej gry. Okej, okay, zmieniamy na drugą dzisiejszą grę. Kolejna gra tego samego twórcy. Szczerze, jak chyba go zaraz go wygooglam i zobaczę, czy Konstantinas Procast ciągle tworzy gry. Gra jest bardzo prosta. Jeden z nas jest samolotem i niszczy rzeczy, a drugi z nas jest działkiem, które ma niszczyć rzeczy. A czym się strzelało, przypomnijcie tylko? Hej, czym strzelam? Czym ja strzelam? O. Oh. Czym ja strzelam? O, oh, prawie z tym, dobra. Okej, okay, zniszczyłem go. Jeden z nas jest działkiem, broni wyspy, drugi jest samolotem i atakuje wyspę. Działko ma bardzo trudną robotę. Zaraz pokażę wam dlaczego. O właśnie. Mogę ustawić się tak wysoko, że nie będzie w stanie nigdy mi nic zrobić. I po prostu niszczyć go zupełnie. Widzicie? Mogę tak sobie latać na tego wyspą, nie jest w stanie nic nie zrobić. Ta gra jest totalnie niezbalansowana. Jakiekolwiek udawanie, że ta gra ma balans, jest kompletnie bez sensu. Gdybym został na górze, mogłem spokojnie to wygrać. Bo jednak samolotów jest jedyną zbalansowaną częścią gry. Powiedzmy, bo będziemy tak się strzelać do końca świata. Oh, zostanę zniszczony. I spadł. Zniszczyłem go. Teraz zniszczymy wyspę. O, oh, nie udało się. I zniszczymy go w bitwie powietrznej. Ha, trafiłem się. O, też mi trafiłeś. O, obaj spadamy. To chyba się liczy jako remis. Ta gra jest głupia. I nawet różowe okulary nostalgii nie pomagają. Nie, serio. Ta gra była fajna, kiedy byłem dzieciakiem, ale teraz to już nic jej nie pomoże. Po prostu uzyskanie oceny niespecjalnie dobrej. Tak możemy ganiać się bardzo długo. Ha! Net
prawie w ogóle nie straciłem zdrowia. Okej, przekonajmy się, czy jesteśmy w stanie to wygrać. Chciałbym przynajmniej raz zniszczyć tą śmieszną wyspę. Pokazać wam, że faktycznie się da. Mam 100 punktów, do jego 97 i wydaje mi się, że wygram to bez problemu. Mogę sobie tak po prostu latać. On nie będzie w stanie mnie zatrzymać. Ile się zostało tych drzewek i gdzie? A, i prawie zniszczyłem. Dobra, mam 124 punkty. Zniszczmy go i zakończmy tą katorgę. O! O! Nie o to mi chodziło. Okej, okay, przynajmniej to się szybko skończy. Chyba 5 dni ustawiłem walki, z tego co pamiętam. O, well, to było szybko przynajmniej. No, nie trafiłeś mnie, a ja siebie tak. No. Zwycięstwo. Okej, okay, wystarczy. Tak. Tej gry nie ratują nawet najbardziej różowe okulary, jakie istnieją. With apologies to Lizard King. Oh. Ta gracha miała inaczej wyglądać. Jak się w tej grze steruje? Myszką! O, shoot bonus! Au! Okej, okay. Ta gra jest dziwna, no, chyba próbuję robić trójwymiar, ale kompletnie jej nie wychodzi. Jest taki jakby wypukły, jakby po prostu monitor był wklęsły tym wypukłym. To jest dziwne, taka dziwna trójwymiarowa, pseudo trójwymiarowa perspektywa. Znaczy ja rozumiem, co chciał autor osiągnąć, tak szczerze. Okej, okay, to jestem w stanie rozumieć, co autor chciał osiągnąć. Ale i tak to jest dziwne, spójrz, tak nienaturalnie się celuje. Tak kompletnie nienaturalnie się celuje. Nie, serio. Rozumiem zamysł autora. Ale może dlatego, że jestem rozpieszczony, jeżeli w czasach... Au! Już normalnej, trójwymiarowej grafiki.
Okej, czyli shoot boost się zużywa. Okej. Powiedzmy, że rozumiem. Nie, nie rozumiem. No. Co tak wokół mnie miga? Lata. To jest jakieś ulepszenie? No. Okej, a to wokół mnie jest takie ulepszenie, ciekawe co one dają. Jeszcze cokolwiek. Okej, ta gra... nie jest warta uwagi. Nie, mam jej dość. Muzemi Alang 2. Widzimy się w innych, bardziej udanych minigrach. Hej! Serio, jeszcze macie czelność proponować mi zamówienie tego na Monkey Byte albo zadzwonienie na numery z zadzwonienie na 1800? Absolutnie nie wygląda to podejrzanie.